Mówię coś, ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. Ja ona tu jest i kręci dla mnie. Cześć, witamy was w pierwszym odcinku drugiej serii, drugiego sezonu Bez Imprimatur. Mnie się przytyło, jemu się troszeczkę tam zarosło, nie? Spokój jest posprzątany, także witamy was oficjalnie z nową kamerą. Tomasz Adamski, Mateusz Ochman. Przede wszystkim warto zauważyć, że tej serii, tego odcinka i w ogóle całego Bez Imprimatur nie byłoby, albo przynajmniej nie byłoby tak szybko, gdyby nie wasza pomoc. Ponieważ to wy chętnie i ochoczo wsparliście zakup nowej kamery. Za to wam bardzo dziękujemy. Czy katolik może słuchać? Metalu? Moim zdaniem katolik nie może słuchać słabego metalu. Przede wszystkim, zanim odpowiemy sobie na to pytanie, warto spytać, co leży u źródła tego pytania. Więc wokół muzyki metalowej narósł taki stereotyp, który w pewien sposób się potwierdza, tak? Że muzyka metalowa to jest muzyka satanistów, ponieważ tam jest głośno, niewyraźnie, jest taki... Sama muzyka metalowa może nie jest piękna w takim odbiorze estetycznym. Zgodzimy się? Zgodzimy się. Ale nie musimy lubić wszystkiego, co jest piękne. Na przykład ja ciebie lubię. Katolik może słuchać metalu. Będę tego stwierdzenia, tej tezy bronił jak niepodległości. Jak Polacy niepodległości, nie jak Czesi czy Francuzi. Nie, a tak serio? Nie widzę nic złego w takiej muzyce, bo co innego. Muzyka, bo teraz mówimy o muzyce takiej sensu stricto, prawda? Mm. Że jest to muzyka metalowa, ona sobie gdzieś leży na tej półce pomiędzy popem, rockiem i tam jakimiś tam śmiesznymi rzeczami. No tak, jako tam dział, powiedzmy. Tak, jest taki sobie rodzaj muzyki, ale jest pewne obostrzenie dla mnie, które sprawia, że mógłbym powiedzieć przeciw. Nie. Jest to teksty, nie? Bo to głównie o tym, czy można czegoś słuchać, czy nie można, to jest tekst. No bo czy katolik może słuchać pana Richarda Dawkinsa? Może? No może, no teoretycznie może. No, wszystko mu wolno, ale... No może, no właśnie, tylko że zależy teraz, czy Dawkins mówi, że 2 plus 2 równa się 4. Wiem, że to można w jakiś tam sposób, jakiś tam w ogóle... Można zrobić, że jest 5, można zrobić. Nie takie rzeczy się robią. I wtedy jest wszystko w porządku, no bo Dawkins mówi tak, jak jest, nie? Sprawa stoi. Mm-hmm. Ale jak Dawkins mówi o ten swój głupkowaty wywód, o latających makaronach i w ogóle... To jest jego wywód? To jest coś chyba od niego, no to jest od niego. Nie, był urojony. Chyba coś takiego, tak? Że te mity, on po prostu... On nie jest tak, że on nie wierzy w Boga, tylko on nie wierzy w jednego Boga więcej. Takie sranie w banie, wiesz. A no to są takie. Po czym może napisać, znaczy powiedzieć w tym dialogu z Anubisem, z którym z kardynałów, nie mogę powiedzieć definitywnie, że Boga nie ma. Nie mogę, no bo tak po prostu, no jakbym tak powiedział, to bym hajsu nie, na głupkach nie zarabił. Heks, głupio wyszło. No, Boga ale... nie ma, Boga nie ma. Stary, nic. No i co z tymi internetami? No, znalazłem tam takie bardzo ciekawe argumenty, które nie dotyczą treści, ale właśnie muzyki. Że dlaczego tej muzyki nie wolno słuchać? Nie ze względu na to, co tam się mówi, bo to akurat jest drugi albo trzeci rząd argumentów, ale sama muzyka niesie ze sobą przesłanie. Już sama po prostu kwestia częstotliwości i tak dalej, i tak dalej. Dźwięki, których nie słyszysz, do mnie też nie trafia ta argumentacja, nie? Tylko dziwi mnie kompletnie. Mi się podobał kiedyś Bill Hicks. Bill Hicks, jaki był, światopogląd miał skrzywiony, był skrajnym lewakiem i tak dalej. Taki był sobie stand-uper o Ameryce. Mhm. Był taki fajny sketch. Chyba nawet wiem, o kim mówisz. No wiem, bo to też trochę pośrednio, bo poznałem Billa Hicksa dzięki zespołowi Tool. No właśnie. To tego wrócimy zaraz. Że jeżeli słuchasz płyt od tyłu, no, to tam nie ma szatana. To ty jesteś szatanem. Nie przemawiają do mnie tego typu argumenty. No dobra, a teraz tak. Benedykt XVI, lubimy czy nie lubimy? Lubimy. No Benedykt XVI ma takie sformułowanie, że takie stwierdzenie gdzieś tam na swoim koncie, że muzyka pop i muzyka rockowa są niebezpieczne. W tym sensie, że słuchanie muzyki, przy czym właśnie, no tam nie ma de facto niczego o słuchaniu. Chodzi raczej o uczestniczenie w koncertach tego typu. Mhm. Jeżeli się partycypuje w czymś takim i to wszystko, co się przeżywa, człowiek nazywa wyzwoleniem, to znaczy on się odrywa od tej codzienności, kojarzysz, nie? Mniej więcej tak, o czym tak, mówię. Tak, 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 no. No to z tym jest problem, tak? Bo prawdziwą wolność
daje nam tylko Chrystus. Więc to wyzwolenie, które, pseudo-wyzwolenie, tak to nazwijmy, które mamy dzięki muzyce, czy dzięki koncertom i tak dalej, jest błędem. No i to prowadzi faktycznie do odsunięcia od Pana Boga, nie? Dla mnie bardziej pod względem przede wszystkim tekstowym, bo tutaj bym się na tym skupiał, jest groźniejsza muzyka popowa. No to ten hedonizm, który w nim jest, hedonizm, to jest chyba najlepsze słowo, on jest już tak znaczy on jest ostentacyjny, nie? No to jest to tylko dzięki temu się obecnie muzyka sprzedaje. Nawet ordynarne popełnienie grzechu nie prowadzi do opętania jakiegoś, do kultu satanistycznego. Nawet gdyby to było coś tak ordynarnego, że nawet nie będę wymieniał, żeby nikomu nie podsuwać pomysłów, tak? Zabójstwo. Nie podsuwaj mi pomysłów. Zabójstwo. Nie słyszę cię. Dobra, zabójstwo dziecka nienarodzonego zwane popularnie aborcją na przykład. Aha, nawet zrobienie czegoś takiego nie sprawia, przynajmniej nie od razu, nie jako jeden sam czyn nie sprawia, że człowiek jest opętany. Więc tym bardziej słuchanie muzyki tego nie robi, tak? No, jakakolwiek by ona nie była. To znaczy, gdyby badać osoby opętane w sposób socjologiczny, wziąć wielką próbę, no to zobaczymy, że faktycznie tam te 60, 70, może nawet 95% słuchało metalu. No może tak być. No. Bo to się nawarstwia, bo powiedzmy metal jako narzędzie służące wychwalaniu szatana. Ale co to? Metal czym jest? Metal jest muzyką. Jeżeli teraz sataniści stwierdzą, że oni przez dzień, nie wiem, korzystając z talerza, będą czcili szatana, to co ja mam talerze wypieprzyć z domu? Moim zdaniem największym zagrożeniem dla katolika na tej płaszczyźnie muzycznej jest słuchanie Coldplaya, bo Coldplay jest głupi. A jakie jest twoje zdanie na ten temat? Bo to nas przede wszystkim interesuje. Jak widzisz, nie doszliśmy ani do jakiegoś szczególnego porozumienia, ani nie mamy dość jasnej odpowiedzi, bo wiemy, że ile ludzi, tyle zdań. Ja chyba zadzwonię do Benedykta XVI. Może on w końcu coś tak, jak niech encyklikę wyda na ten temat. To... Ale poczytam, adhortację bym poczytał na ten temat. Ale po prostu, ale czekaj. Metal caritas. Jak ty nazwałbyś encyklikę Benedykta XVI, gdyby dotyczyła ciężkiego metalu? Pamiętajcie, że jeżeli Wam się podobało, to wciskacie łapkę w górę. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Zachęcamy również do obserwowania nas na naszym fanpage'u, na Facebooku. I w tym tygodniu to tyle. Dzięki bardzo. Cześć.